Do Diabła z Grami wspierany jest przez sklep Perfect Blue www.perfectblue.pl. Padaj na mój patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam wszystkich, mega serdecznie na kanale Do Diabła z Grami. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku dam Wam takie moje pierwsze wrażenia z gry Gotham Nights. W grze generalnie rzecz biorąc spędziłem już około tam, może 12 do 15 godzin, recenzja będzie na, niedługo, planuję tylko przejść wątek popularny i wtedy będę mógł na Was dać taki pełniejszy obraz tego tytułu. E, a dzisiaj opowiem Wam o takich moich pierwszych wrażeniach, a raczej dlaczego uważam, że Gotham Knights jest dobrym tytułem, bo widzę, że tutaj bardzo dużo hejtu wylało się na tą grę, w momencie, w którym twórcy powiedzieli, że na PlayStation 5 i Xboxie ramki będą zablokowane na 30 klatkach zamiast na 60. Rozumiem gniew graczy jak najbardziej, jednak przypominam, że kończyliśmy tysiące gier w 30 klatkach i były świetne, więc myślę, że tutaj to nie jest jakiś totalny game changers. Choć nie, ukry, choć nie ukrywam, że sam też wolałbym grać w ten tytuł w klatkach 60. E, moi drodzy, na samym początku myślałem, że oleję w ogóle Gotham Knights, ponieważ nie uważam, uważam, że jestem bardzo dużym fanem samego Batmana, tak samej postaci, jak i tam wiadomo, wszystkich. Superwilanów, z którymi się tługuł Komiksy czytałem od dzieciństwa, jednak nigdy nie lubiłem jakby produktów z uniwersum Batmana bez samego Batmana. Na przykład serial Gotham, totalnie mi się nie podobał. Też tak samo jakieś tam komiksowe spin-offy bez Batmana, jakoś nie mogę do mnie dotrzeć. Dla mnie Batman to musiał mieć Batmana i tyle. Jednak po obejrzeniu trailerów stwierdziłem, że może jednak dam temu tytułowi szansę i powiem wam szczerze, że naprawdę był to bardzo dobry wybór. Moi drodzy, Gra jest grą akcji z takim otwartym światem, w której będziemy mieli możliwość grania multiplayer. Słuchajcie, widzę tutaj wszędzie wielkie napisy, że to jest action RPG, ale naprawdę chyba nastąpiło w ostatnim czasie jakieś, jakaś, nie wiem, totalna pomyłka, jeżeli chodzi o pojęcia, czym jest action RPG. Słuchajcie, w grze oczywiście mamy tutaj jak najbardziej możliwość rozwoju postaci, jednak w momencie, w którym zagwaralibyśmy levelowanie i powiedzmy kolejne umiejętności byśmy odkrywali wraz z biegiem fabuły, no to nigdy by się nie Orientował. I samo dodawanie tutaj przedrozka, że jest to action RPG, tylko dlatego, że nasza postać zdobywa poziomy i nie wiem, łapie punkty doświadczenia, to trochę, trochę nie. To jest gra akcji ze zdobywaniem poziomów i z możliwością wykupywania sobie po prostu dodatkowych umiejętności za punkty. Moi drodzy, na samym początku gry e, wybieramy sobie jednego z bohaterów. Tak? Będzie to Bad Girl, czyli w tym wypadku jest to córka. Gordona, co mi się akurat bardzo podobało, bo to fajne nawiązanie do postaci Gordona, którego bardzo przylubiłem. Mamy Nightwinga, czyli najstarszego. Robina, młodszego Robina, czyli Robina, no i słuchajcie, moi drodzy Red Hooda. I tutaj też nie ukrywam, że sama postać Red Hooda była jednym z takich moich głównych zapalników, żeby ten tytuł kupić, ponieważ Red Hood to był jeden z przeciwników, tak naprawdę Batmana, który tam z tych złych, no nie był taki aż wcale najgorszy, nie. I teraz możemy nim sterować. I też nie ukrywam, że ja osobiście nie przepadam, czy może jakoś no, potrzebowałem sterować, wiecie, w tej grze totalnym kozakiem atakowym, właśnie mi się wydaje Red Hood, no bo nie ukrywam, że Poprzednie gry z Batmanem bardzo w taki mocny sposób dostarczały nam ten fakt poczucia się superbohaterem, wiecie co mi chodzi, nie? Powodowanie strachu w przeciwnikach i tak dalej, no i dlatego właśnie padło na Red Hooda. Okej, okay, ale wracajmy do samej gry. Moi drodzy, w grze mamy HUD, w którym będziemy tutaj mogli sobie usprawniać naszą postać, robić kolejny ekwipunek. Jeżeli chodzi tutaj o, o tworzenie ekwipunku, no to mamy możliwość tworzenia sobie broni, kombinezonów, później do kombinezonu możemy dodawać. Przeróżne gadżetciki i tak dalej, w sensie zmieniać maski, zmieniać rękawice, zmieniać buty. To jest bardzo fajnym patentem, ponieważ same, same kostiumy wyglądają naprawdę rewelacyjnie. Na no możliwości ich dużej kostumizacji tutaj też naprawdę robi bardzo dobrą robotę. Słuchajcie, na ma mapie GOTAM będziemy mieli kilka, kilka różnych aktywności. Są to e, przestępstwa z premedytacją, czyli przeróżne porwania dla okupów, e, jakieś napady, e, niszczenia opancerzonych ciężarówek. Są to dość proste misje, w których będziemy musieli albo wybić określone. Naśladowną ilość przeciwników, albo na przykład uwolnić kilku zakładników, albo, albo na przykład zabrać organy, które są przeznaczone dla przeszczepów. To będziemy mieli bardzo mało czasu na to, żeby te organy dowieźć, zanim się zepsują. Ale poza tym, słuchajcie, mamy także takie małe znaczniki, które pokazują nam, gdzie są jakieś dane mikroprzestępstwa. typu, że mam, nie wiem, dwóch gości kopie przechodnia. Nie. I właśnie za wypełnianie tych takich mikro przestępstw, potem będziemy odblokowali sobie kolejne duże zaplanowane przestępstwa, które będą mogły nam pomóc rozwikłać takie kilka takich pobocznych questów związanych z super złoczyńcami w Gotham. Będą to Pingwin, będzie to Mr. Freeze, będzie to Clayface i będzie to to moi drodzy, Trybunał e, Suf, z tego co dobrze pamiętam, ale to akurat jest główny wątek popularny. Same moi drodzy misje, jeżeli chodzi o Fabułę, moim zdaniem są rozwiązane naprawdę bardzo ciekawie. E, bardzo mocno przypominały mi Arkham City, Arkham Knight, czy, czy ten właśnie, czy Arkham Asylum. Jeżeli chodzi o gameplay, będziemy słuchajcie, szukali przeróżnych poszlak, rozwiązywali proste zagadki, a także walczyli z całą masą przeciwników. No i właśnie, tutaj słyszałem, z tego co widziałem w recenzjach, to walka wzbudza w grze to dość dużo kontrowersji. Oczywiście nie ma tutaj tego systemu parowania i przechwytywania ciosów, który był w Batmanie było totalnie rewelacyjne, ale trzeba pamiętać, że gra jest online i też mi się wydaje, że niektóre akcje by po prostu w grze online nie przeszły. A o samym online zaraz jeszcze wam chwilę powiem. Moi drodzy, podczas walki będziemy mogli wykonywać tak zwane doskonałe uniki, w trakcie których po, po skontrowaniu ciosu będziemy naprawdę potężnym szlagiem praktycznie eliminowali naszego oponenta. Oprócz tego słuchajcie, każda z postaci ma zestaw dodatkowych zdolnych. Które odpalamy po naciśnięciu R1 plus jakiś guzik. Tak. Ja osobiście grałem Red Hoodem, więc miałem tutaj turbomocny rzut, zasypanie wrogów gradem kul, wzmocnienie swoich pięści, no a też inni bohaterowie mają oczywiście te zdolności inne. Sama walka, moim zdaniem, jest dość przyjemna. Tutaj bardzo podoba mi się sam w ogóle samo to rozwiązanie, jak się gra Red Hoodem, ponieważ będziemy tutaj łączyli e, ataki, z, e, ataki melee z atakami dystansowymi, co moim zdaniem sprawdza się naprawdę spoko. Możemy też, na przykład, zacząć celować sobie z nadramienia i za pomocą headshotów, oczywiście nie jednych, no bo to mimo wszystko gra z mechaniką RPG, e, a wielu będziemy eliminować po prostu kolejnych przeciwników. E, pod kątem graficznym muszę powiedzieć, że jestem e, Jestem ukontentowany, moi drodzy. Gra wygląda dobrze. Miasto jest mroczne, jest duże, postacie są szczegółowe. E, Szczególnie nasi bohaterowie wyglądają naprawdę świetnie, mają całą masę szczegółów i kostiumy. Momentami wyglądają jak prawdziwe superbohaterskie kostiumy, przecież każdy ma taki w szafie, więc sobie może sprawdzić. E, generalnie rzecz biorąc, tytuł, e, tytułowi zdarzyło się gubić w paru miejscach klawki. Okej, okay, jest to słabe, szczególnie ze względu na to, że gra ukazała się tylko i wyłącznie na nowej generacji. No, ale słuchajcie, jakoś musimy to przeboleć. No, i jak komuś się podoba, to może zawsze też nie grać, nie? No właśnie. E, sama gra, muszę powiedzieć, ma naprawdę rewelacyjny klimat. tak? Bardzo podoba mi się zastraszanie naszych rywali, że w momencie, w którym e, skasujemy na przykład kilku po a przeciwnicy zauważą, e, zobaczycie może nie zwłoki, no bo przeciwnicy żyją, tak, ale zobaczą ich ogłuszonych, no, się bać, będą bardziej uciekać, kiedy nas widzą. E, samo to podkradanie się, skradanie się, też robi robotę, a sobie są bardzo, ale to bardzo e, dobrzy, moi drodzy. Nie są może tak dobrzy, jak w Arkham City, Night i Asylum, ale oczywiście tamte gry były dużo bardziej liniowe, więc tutaj też twórcy mogli sobie pozwolić na to, że tak powiem, większy, y, na większy, że tak powiem, e, większą różnorodność, jeżeli chodzi o tych e, e, rywali. Moi drodzy, coś jeszcze ja chciałem wam powiedzieć, może teraz przejdźmy szybko do trybu online. E, nie udało mi się połączyć więcej niż trzy razy, ani razu nikt nie dołączył do mojego lobby. Mam nadzieję, że teraz, kiedy mamy dzisiaj premierę, to się zmieni. A sam przeszedłem kilka misji z graczami, no i powiem Wam tak, pomimo tego, nawet że w większości razy miałem włączony komunikator, no bo wiecie, jakoś tam wolę się z kimś umówić na sesję, niż z randomowym gościem gadać o dupie marynie na środku salonu w Chacie. To bawiłem się dobrze. Wspólne ciche zabójstwa czy walki z bossami naprawdę robią robotę, a też fakt, że poruszamy się po mieście chyba tylko we dwójka bohaterów, bo tylko tak mi się udało jak na razie połączyć. Też jest fajny i robi to naprawdę mega klimat, i myślę, że tytuł potrafi naprawdę mocno rozwinąć swoje skrzydła w momencie, w którym byśmy zagrali sobie na przykład ze znajomymi. Co jeszcze Wam chciałem powiedzieć? Po mieście będziemy mogli poruszać się za pomocą Bat, bat Motocyklu. Bat Cyklu, słuchajcie, to jest to bardzo fajne, jednak. Jestem na świeżo po cyberpunku, jednak ten system jazdy podoba mi się nieco bardziej. Tutaj to, ten nasz, nasz motocykl bardziej tak sunie po ulicy, jest jakby bardziej takie mydełko opuszczone po rurce z metalu. Wiecie o co chodzi, tak bardziej się ślizga, plus jest bardzo fajny patent, że możemy w każdej chwili stanąć na jednym kole i na przykład przejechać po samochodzie, który jedzie, jedzie, który jedzie z nami na czołówkę. Oprócz tego oczywiście mamy naszą linkę i możliwość wybijania się na bloki i każda z naszych postaci ma tutaj jeszcze jakąś swoją specjalną zdolność, jeżeli chodzi o te dalekie poruszanie się. I wybaczcie, ale o tym powiem Wam bardziej w recenzji, powiem tylko tyle, że Red Hood ma taki podwójny skok, który pozwala mu się wybijać dalej i tak przeskakiwać duże po terenu. Jest to bardzo fajne, mi się osobiście bardzo podobało. No i e, muszę zobaczyć, jak tam jeszcze inne postaci. Moi drodzy, podsumowując, jeżeli słuchajcie, jesteście fanami Batmana, całego tego uniwersum, Gotham i tak dalej, dajcie szansę Gotham Knights. Jeżeli macie jeszcze ekipę do grania, to nie może być naprawdę, słuchajcie, lepiej. Oczywiście, ta gra nie jest e, tak bardzo nasiąknięta tym klimatem gotam jak poprzednie części, nie? nie? ma tu Jokera, nie widziałem jeszcze tu facea mam nadzieję, że będzie, jeżeli nie będzie to kiepsko, nie ma takich tych najbardziej kanonicznych przeciwników, jak na przykład właśnie Riddler, Joker, Two-Face, Scarecrow, jest oczywiście Pingwin, jest, słuchajcie, Mr. Freeze, mamy tutaj ten Trybunał Sów, mamy też Clayface a jednak wiecie, to są bohaterowie, którzy zawsze byli tak troszeczkę jednak na tym dalszym planie, jeżeli chodzi o, tutaj, o przeciwników no, może poza Mr. Freeze'em. E, co jeszcze chciałem wam powiedzieć? Aha, jeżeli też się boicie tego, że wgrawam wam nie dostarczy takich doświadczeń jak e, gry z serii Arkham, to się nie przejmujcie, ponieważ w momencie, w którym odpalamy jakieś fabularne misje, to Świat potrafi, w sensie miasto się troszeczkę zmienia. Na przykład podczas misji z Mr. M. będzie kompletnie skute lodem, co jest fajne, i też wtedy mamy wyłączoną mapę i ten otwarty świat. Tylko musimy tak bardziej korytarzowo dostać się do celu. Podsumowując, słuchajcie: Gotham Nights to naprawdę ciekawy tytuł. Ja tutaj oczywiście się wstrzymam się z dawaniem mu oceny, muszę go całego skończyć, ale mm, uważam, że o, recenzje są troszeczkę zbyt krytyczne. Jeżeli lubicie superbohaterski klimat, gry online, gry z otwartym światem, to sprawdźcie koniecznie naprawdę. Dobry tytuł, a ja tymczasem zakładam Pelerynę. W sumie nie zakładam Peleryny, bo bohaterowie ty raczej. A nie, w sumie Red Hood, tylko nie ma Peleryny. No to zakładam moją nie Pelerynę idę dalej ratować. Gotham, Serdecznie Was pozdrawiam. Na razie, cześć i czołem. Hej!